W domu, w szkole, w pracy i w wielu innych sytuacjach możemy być świadkami zdarzeń, które mogą zaważyć na czyimś życiu. Policzanin Rafał Kościołowicz jest związany z ratownictwem medycznym od ponad 20 lat. Podkreśla, że do podnoszenia umiejętności w tej dziedzinie przyczyniły się przepisy z 2008 roku, które nałożyły na pracodawców obowiązek wyznaczania osób do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy. Coraz więcej osób właśnie dorosłych już potrafi tę pierwszą pomoc wykonać, udzielić tej pomocy i jak już posiadają wiedzę, to też łatwiej im się przekonać, przełamać ten strach, opór przed udzielaniem pierwszej pomocy. A mówię, według mnie dużą zasługą było to, że pracodawcy byli zobowiązani szkolić swoich pracowników. Na ratownikach medycznych spoczywa wielka odpowiedzialność. Muszą wykazywać się wieloma umiejętnościami, logicznym myśleniem i spokojem oraz mieć sporą wiedzę. Pamiętajmy, że dobry ratownik to żywy ratownik, więc zawsze dbajmy o to, żeby jeżeli już podejmujemy działania, żebyśmy to robili w sposób bezpieczny dla siebie, tak? Pamiętajmy, że mamy rodziny, do których chcemy wrócić i żebyśmy też sobie krzywdy nie zrobili. Zdarza się nam zbyt pochopnie oceniać innych, nie pamiętając o tym, że od naszego zachowania może zależeć czyjeś zdrowie lub życie. Jak więc należy udzielać pomocy takiemu dziecku przy podejrzeniu, że się zakrztusiło? Przede wszystkim swoją dłonią podtrzymujemy główkę dziecka. Dziecko ma nam leżeć na ręce, nóżki się oplatać wokół ramienia. I teraz oceniamy sobie dziecko. Jeżeli dzieciaczek jest przytomny, ale ma trudności z oddychaniem, podejrzewamy, że tam jest jakieś ciało obce, to bierzemy dwa paluchy, kładziemy na buźkę dziecka, dwa palce tutaj na ramię, żebyśmy dziecko nam się nie wysunęło i obracamy brzdąca na drugą nogę, głową niżej niż pupa, nogi wokół ręki i teraz uderzamy między łopatkami dziecko. Pamiętajmy, że ratowanie ludzi to nie przywilej służb ustawowo do tego powołanych, lecz obowiązek każdego obywatela.